Dobra. Dzień dobry. Więc tak, jesteśmy w obrębie Widzewa. Za nami ulica Kosodrzewiny, chyba dobrze mówię. Przed chwilą byliśmy w bunkrze, raczej schronie na Widzewie, tam koło torów. Materiał, co żeśmy zamieścili z wczoraj. Wczoraj też na YouTube doczytałem, że w około 500 metrów od tamtego jest inny schron. No i chcieliśmy go dzisiaj znaleźć. No i jadąc sobie ulicy Kosodrzewiny, napotkaliśmy taki fajny domek. Zaraz tam wejdziemy. A tak relaksacyjnie. Pewnie. Panowie przodem. Dobrze, proszę pani. Dziękuję bardzo. Uważaj na głowę. Ta sypialnia była fajna. Kiedyś była fajna. Oczywiście ludzie szukali skrytek. Nie, no na pewno tu ktoś zakopał bardzo cenne przedmioty i proszę ciebie tylko wiedzieli, że już mają się stąd wyprowadzić, bo pewnie będą budować tutaj coś nowego. To wszystko powyciągali. Tam ręki nie radzę wkładać, nie powiem co tam jest. Idziemy dalej. Tu zapewne był tak zwany przedpokój. Przedcionek, tak to chodzi. Wchodzimy do innego pomieszczenia. Tu była kuchnia, a banka. Nie powiem jak to ładnie pachnie. Chyba tak nie muszę wyciągać, co? Nie, jest idealnie. Świetnie. A to był kobiet. No tutaj tu jest kobiet. No jest jeszcze kamień, ale chyba to już... Dmuchnij, może nikt nie wypadnie. Nie, to chyba tam coś brudne, nie? Zostało nawet kawałek oświetlenia. Żarówka trochę się nie skrzyć. To już na coś dostałem. Już myślałem. O, co to tu dopiero pokój? Coś trochę pierwszy podłodze. Ładnie bardzo pachnie. Uj. Niestety burza była, tak? O, już się do Maja. Też tam coś było, no. Tam. Za tym drzewem. Widzisz? Ja nie widzę. Widzisz tą krzywę? Widzę. I tam jest taki biały ten. To pomiędzy tym a tym jest jakieś wejście. Wróć, otwórz. A tu mi się zdaje, ja go widzę. No to ale z mojej strony będzie lepiej to widzę. Tamto miejsce i tak się... No coś tam jest naprzeciwko. Idealnie nas. Więc nas, to jest wysoki. My tam dokładnie się udamy za moment. Chyba zaraz tam wpadniemy. Tylko o, tutaj widać co się dzieje. Bardzo dużo pokrzyw i takich innych specyfików. Niezbyt bardzo fajnie znaczy, dla nas. Przejdziemy tutaj. Tu będziemy hardkorowo, ale tam już jest nisko. Tam już jest nisko, to damy radę. Ale nawet tylko, że jakiegoś bagna nie ma. Nie, to się zobaczy. Że sąsiedzi tutaj nie zaczną do nas strzelać. Nie, no to jeżeli coś się obronimy. Dobra. Uwaga na dół. No weź. Uważaj, tak. No, było okienko. Znaczy było, tak. Kiedyś było. Kiedyś było, no i drzwi były. Tutaj okienko, było bardzo ostrożnie. Uwaga, pokrzywa. O, no nieładnie, pokrzywy. O proszę. Ojoj, jaki ładny kaloszek. Jakiś but, nie kalosz. Ale nie... Coś podobno. Ojoj. Tum tum. No i niestety, no tu tam się mamy dalej zamiar udać. Ja spróbuję tu zerknąć, ale jakoś na chwilę. Ale będzie strasznie ciężko tutaj niestety. Te pokrzywy, o. Takie brzydkie kwiatki. Nas atakują. Podejrzewam, że tam może nic nie będzie, ale... Ale zawsze warto tam sobie skoczyć. Jak widać stare budynki gospodarcze, to wszystko już w stanie rozsypu. W stanie wskazującym na nietrzeźwość.